do hymnu szkoły. Bóg jest naszym patronem i z Jego wzór czerpać mamy. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Spocznij. Dziękuję. W ten sposób zakończyła się część oficjalna naszego święta. Wydawać by się mogło, że wiedzę całego świata mamy w zasięgu ręki na jedno kliknięcie, bo w internecie jest wszystko. Po co więc się uczyć, po co czytać, kiedy wystarczy szybko coś wygooglować? Po co mieć wiedzę w głowie, skoro można ją mieć w internetowej chmurze? Zamiast sprawnej głowy, ważniejsze stają się sprawne opuszki palców. Tymczasem badania przeprowadzone na Brytyjczykach przez Williama Ponstona pokazują coś zupełnie odmiennego. Ponston zadał Brytyjczykom pytanie, czy za 1 000 000 funtów zrzuciliby z klifu swoje ulubione zwierzątko? Okazało się, że jeśli połączysz to pytanie z testem wiedzy ogólnej, to odsetek Brytyjczyków, którzy zamordowaliby swojego pupila za 1 000 000 funtów, dwukrotnie wzrasta wśród osób, które mają małą wiedzę, na przykład historyczną. Oznacza to, że wiedza w głowie ma kolosalną wartość, bo jeżeli nie mamy wiedzy, to nawet nie wiemy, czego szukać. Powstaje wtedy zjawisko metaignorancji. Nie wiem, że nie wiem. Owszem, mogę sprawdzić, co jest stolicą Kolumbii. Ale do tego muszą wiedzieć, że Kolumbia jest państwem i że każde państwo ma stolicę. Poleganie jedynie na mocy Google czyni z ludzi metaignorantów. Ludzi nie tylko pozbawionych elementarnej wiedzy, ale co więcej, nieświadomych swojej niewiedzy. Łączy się z tym tak zwany efekt Krugera-Dunninga. Im mniej się ktoś na czymś zna, tym bardziej myśli, że jest ekspertem. Za chwilę zobaczycie Państwo program artystyczny pod tytułem Więcej Światła. Jest to etiuda o współczesnym pokoleniu, która zadaje pytanie o to, kto lub co nami rządzi, oraz przypomina, że książki dają świadomość, możliwość rozpoznania i nazwania swojej sytuacji. W ten sposób oddają człowiekowi wolność. Generation now. We are the dreamers. We are generation now. We are the dreamers. We are generation now. We are the dreamers.
co mi jest. Chciałem serdecznie podziękować pani Ani Kowalik za ten piękny program. Pogratulować uczniom tak perfekcyjnego wykonania. Czasami będąc na dyżurze w internacie widziałem, jak te dziewczyny przychodziły pobijane, przykładały kompresy na nogi. Wyglądały naprawdę czasami gorzej niż mundurówka po samoobronie. To tak ładnie wygląda, jak one tak lekko tańczą, ale praca była niesamowita. Chciałem podziękować nauczycielom, pani Agnieszce Opalskiej, która organizacyjnie to ogarniała, pani Ewie Morawskiej. Chciałem też podziękować takim dwóm naszym perełkom. Jest Julia i Andrzej Czekut? Julia, pokaż się i Andrzej. Chodź, chodź, chodź. Andrzej, gdzie jesteś? To są nasze pierwszaki, bliźniaki, przyjechali do nas z Użgorodu, tak? No, oni są autorem tego pięknego obrazu. Myślę, że należą mi się brawa. Dzieciaki z wielkim talentem, z umiejętnościami. Mam nadzieję, że przez te 4 lata, które u nas będą, ten talent będą rozwijać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wszystkim uczniom, dziękuję pocztom sztandarowym. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości. Księdzu Marcinowi za piękną mszę i wam, szanowni goście, za obecność. Oddaję jeszcze głos prowadzącym. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w naszej dzisiejszej uroczystości i prosimy w imieniu samorządu uczniowskiego o przyjęcie drobnych upominków książkowych przygotowanych w ramach akcji Book Crossingowej. Bo książki są jak motyle. Pozwólmy im latać.